Hej, ja jestem Sarge i witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Risen 3 Władcy Tytanów. Jak widzicie, powróciłem sobie do Cytadeli, a to dlatego, że chciałem tutaj sobie wykupić lepszy miecz, tak jak wam mówiłem ostatnio. Mamy tutaj Wilsona, który sprzedaje broń białą. I zobaczmy. Z tego co już się zorientowałem, to najlepszą dla mnie propozycją będzie długi miecz. On ma obrażenia od 25 do 50, a w tej chwili mam krabodźgacza od 15 do 30, czyli różnica jest spora. Miecz kosztuje 800 sztuk złota, ale mam sporo złota, więc możemy sobie na to pozwolić. Mamy jeszcze też Morgensterna, jest to broń sieczna. Ona zadaje obrażenia od 20 do 60, a więc jest naprawdę spory tutaj rozrzut. Ale powiem wam, że chyba jednak nie chcę mieć właśnie takiej broni. Chociaż tak naprawdę ciężka żelazna kula z kolcami może powodować znaczne obrażenia. Kurczę, no w sumie teraz się zastanawiam. O 20 mniej wprawdzie minimalne, ale o 10 więcej maksymalne obrażenia. Więc może jednak tego Morgensterna sobie w takim razie wykupimy. I to nie będzie wcale taki najgłupszy pomysł. Dobra, to chyba się na to zdecyduje. Jeszcze wezmę również naboje do muszkietów i pistoletów, 100 sztuk. No i właśnie w takim razie weźmy tego Morgensterna. Tutaj mamy możliwość stworzenia jeszcze czegoś lepszego, no ale nie mamy opcji kowalstwa, więc na to się nie zdecydujemy. No to weźmy. Wprawdzie nie za bardzo mi się podoba, że będę miał akurat taką ciężką broń. Ale dobra, w sumie to możemy przecież sprawdzić, jak ona wygląda w akcji. Dobij targu i teraz weźmy sobie ją. Od 20 do 60 obrażeń. Zobaczymy, jak się nią uderza, co? Nie no, normalnie, normalna walka. Nie czuć jakiejś szczególnego ciężaru tego oręża, więc skoro ma takie maksymalne obrażenia, to myślę, że przy tym zastanę. I co ja tu jeszcze miałem zrobić? Miałem jeszcze zmodyfikować sobie pasek szybkiego dostępu. Otóż tutaj przesuniemy sobie te rzeczy dalej, a pod jedynkę ustawię właśnie Morgensterna, a pod dwójkę muszkiet Inkwizycji. Dzięki temu na bieżąco będę mógł się przełączać pomiędzy muszkietem a właśnie bronią białą, co mi jak najbardziej tutaj odpowiada i przy tym właśnie zostanę. Jeszcze pogadam w sumie z nim. W międzyczasie przed nagraniem odcinka sprzedałem trochę łupów niepotrzebnych, ale jeszcze tutaj chciałem sprzedać może ten sprzęt, czyli na przykład tutaj mamy kłujące ostrze, tego nie potrzebuję. Zostawię tylko tego krabodźgacza może. Od 20 do 25. Jednego krabodźgacza zostawię. To wyrzucę. Floret również mi niepotrzebny. Dobra. Czyli niech to będzie. Tutaj mamy jeszcze parę innych rzeczy wprawdzie, ale dobra, na razie nie będę się w to zagłębiał. Szkoda troszkę czasu. I okej, to będzie na razie na tyle. Oprócz tego, teraz w takim razie możemy... W sumie to możemy się przespać przy okazji. Śpi do rana. I przejdziemy sobie z powrotem tam, gdzie byliśmy wcześniej. W poprzednim odcinku. Korzystamy sobie z teleportu. Tutaj mieliśmy teleport, żelazne knieje i automatycznie będziemy na miejscu. A tutaj jeszcze mamy możliwość nauczenia się jednej zdolności. Nawet trzech zdolności i z wszystkich trzech skorzystam. Jako że mam jeszcze ile pieniędzy? Prawie 3600, więc w zupełności mi wystarczy. Mamy tutaj Bronacha i on jest myśliwym. You're a skilled hunter. Teach me. What exactly do you want to know? Tutaj mamy umiejętności skórowania, wyrywania pazurów i pozyskiwania trofeów. Nauczymy się wszystkiego, dlatego że z doświadczenia wiem, że w seriach Risen oraz Gothic opłaca się te umiejętności wykupywać. Wprawdzie na razie wydamy trochę pieniędzy, ale później jak ja z tyloma potworami walczę, no to w zupełności mi się to zwróci z czasem. Najpierw skórowanie. How do I skin an animal cleanly? You take your tools and make an incision around the legs first. Once you've removed the skin from the legs with a firm tug,
Make an incision along the stomach. From that point on, all you need to do is pull and cut. The head can be a bit complicated, but usually you'll yield the same profit for the hide even without the head. Teraz wyrywanie pazurów. How do I take the claws off an animal? That's done in almost the same way as the teeth, providing you have a suitable blade. Simply pull on the claws until they break free. If necessary, cut the soles of the feet and then lever the claw out that way. No i pozyskiwanie trofeów. How do I extract magical animal trophies? That's a little more difficult. Look at the animal closely and consider which part of it is worth taking as a trophy. The rest depends on which part you have chosen. You must take care with trophies so you don't damage them. They lose their value very quickly. No i dobra, teraz się tylko jedynie zastanawiam, czy mam na pewno wszystkie narzędzia potrzebne właśnie do pozyskiwania tych trofeów i tak dalej. Zobaczmy. Mamy tutaj... Czekajcie. Kilof łopata. Bo nie wiem, czy przypadkiem nie potrzebuję na przykład, nie wiem, jakiejś piły do kości, czy coś takiego. Wiecie co, ja się szybko chyba jeszcze wrócę w takim razie do Wilsona. On ma tego typu rzeczy, więc możliwe, że jeszcze coś tam u niego znajdę. Tak więc wybaczcie jeszcze tutaj ten powrót, ale chciałbym to właśnie sprawdzić. Jeszcze ewentualnie poczytam gdzieś na jakiejś Wikipedii, czy właśnie jest to potrzebne. Dobra, zobaczmy. Nie no, on tutaj nic takiego nie ma raczej, więc wygląda na to, że chyba nic takiego nie jest potrzebne. Pamiętam, że w dwójce była na przykład piła do kości. No ale dobra. A tymczasem wracamy się. W tym odcinku jeszcze to zostawimy, tak jak jest aktualnie. Zobaczymy, czy będę zbierał po prostu tego typu trofea ze zwierząt, czyli skóry, bodajże pazury oraz trofea. I teraz, jeszcze zanim udamy się na południe, to przejdziemy sobie w tę stronę, dlatego że tutaj jeszcze na tym obszarze mnie dokładnie nie było. Tutaj sobie dokładnie tego wszystkiego nie zwiedziłem, więc warto by było jeszcze to sprawdzić. A tutaj proszę, mamy już od razu skalnego pająka. I przy okazji, od razu wam pokażę. Wciskam teraz dwójeczkę i mamy muszkiet wyjęty. I tutaj tradycyjna taktyka, czyli przytrzymujemy po prostu prawy przycisk myszy tak długo, aż się napełni ten okrąg. I wtedy mamy po prostu zwiększoną szansę na zadanie krytycznego obrażenia. I już tutaj można było zauważyć, że muszkiet jest naprawdę... Oj, mamy rysia. Muszkiet jest naprawdę przegięty momentami. Czekajcie, spróbuję go dorwać. Proszę bardzo. Muszkiet potrafi być przegięty, a to przecież ja nie mam ulepszonego jeszcze tego muszkietu, więc naprawdę tutaj nie mam jeszcze jakichś szczególnych obrażeń zadawanych przeze mnie. Tak więc ja się ogólnie cieszę, że nie idę za bardzo jednak w tą broń dystansową, no bo jednak to by mi bardzo ułatwiło rozgrywkę, aż za bardzo. Nie byłaby ona taka przyjemna moim zdaniem. A tak to myślę, że się bardzo fajnie pobawię właśnie broniami tymi w zwarciu. I zobaczmy, mamy skórę? Tak jest, skóra rysia oraz łapa, czyli wszystko jest tak jak należy. Otrzymujemy te trofea, których nauczyliśmy się pozyskiwać, bardzo fajnie. Tutaj jeszcze gdzieś się walczył, o właśnie, mamy. No i oczywiście za taką skórę zgarniemy sobie pieniądze później, więc jak najbardziej się to przyda. Tutaj na razie przywołajmy sobie tego kryształowego golema, żeby tamtego strażnika cienia nie przywołać. I zobaczcie, próbujemy muszkietu użyć. Obrażenia krytyczne. Akurat widzę, że w przypadku kryształowego golema raczej średnio się spisują te obrażenia. No ale mimo wszystko... Po prostu trzeba pamiętać o tym, że na różnych przeciwników różne bronie też są lepsze. I tutaj akurat widzę, że ta moja nowa broń zdecydowanie robi różnicę. Zwróćcie uwagę, że jednak w poprzednim odcinku dużo mniejsze obrażenia zadawałem niż teraz. Tak więc tutaj się przydały jak najbardziej te zakupy. No i mamy jeszcze strażnika cienia. Jego również bym spróbował jeszcze załatwić. Czekajcie, bo w ogóle muszę sobie zmienić broń.
Wolałbym właśnie go postrzelić z muszkietu, żeby zobaczyć, jak to działa. Oczywiście musimy cały czas mieć gościa w tym okręgu, żeby mu zadawać krytyczne obrażenia. Akurat teraz nie ma takich dużych obrażeń, ale pamiętajcie, że to też dlatego, że nie mam ulepszonej jakoś tej umiejętności bardzo, tego atrybutu. I teraz znowu się nie udało, kurde. Się ciągle rusza i nie jest tak łatwo utrzymać w zasięgu, ale proszę, teraz naprawdę dużo mu odebrałem energii. Po prostu będę się starał w miarę możliwości zwyczajnie przełączać się pomiędzy właśnie muszkietem a bronią białą, żeby robić po prostu jakieś urozmaicenie w trakcie walki. Myślę, że czasem się będzie warto właśnie zmienić na muszkiet na przykład, ale też nie za często, żeby sobie za bardzo tej walki nie ułatwić. Dobra, i ogólnie tutaj już całe obiegłem, cały ten teren, więc teraz mogę coraz bardziej już posuwać się na południe, dlatego że już koło tej chaty niczego ciekawego nie znajdę, no bo tutaj porozmawialiśmy z Bronachem, nauczyliśmy się potrzebnych umiejętności, będziemy teraz zdobywać trofea i możemy ruszać właśnie dalej, żeby tutaj wszystko zwiedzić. Najpierw przejdźmy tą ścieżką może, tutaj bardziej w prawo. Ja tylko aż żałuję, że wcześniej nie miałem okazji pogadać z Bronachem i nauczyć się tych zdolności pozyskiwania tych części zwierząt, no ale cóż, nie mogłem oczywiście wiedzieć, gdzie jest akurat koleś, który mnie tego nauczy. A teraz zobaczcie, mamy znowu jakieś pająki, spróbujmy. I proszę, od razu połowa energii odebrano, no to jest niesamowite. Obrażenia krytyczne. Cmentarny pająk. Pamiętam z Ryzyna dwójki mogilnego pająka, który był naprawdę potężny. Tutaj oczywiście nie ma mowy o aż takiej potędze tego pająka. Ale pięknie, bardzo ładnie się udało go pokonać. No myślę, że takie właśnie przełączanie się między poszczególnymi broniami może zwiększyć atrakcyjność oglądania też i dla was, a i mi zwiększy atrakcyjność po prostu walki, jeśli będę się na bieżąco przełączał. Dlatego właśnie postanowiłem sobie ustawić te dwie bronie na pasku szybkiego dostępu. Nie wiem tylko, czy sobie jeszcze nie zmienić kolejności tego jedzenia, rumu i tak dalej, ale na razie niech tak będzie, jak jest teraz. Czekajcie, po tej stronie niczego nie znajdę. Zobaczmy, rozejrzyjmy się tutaj dokładnie, czy czegoś jeszcze ewentualnie nie znajdziemy, no bo po tej stronie możemy ewentualnie coś odszukać. Ktoś mi też napisał, że można bez przerwy biegać, jeśli się non-stop zmienia broń, a raczej wyjmuje i wyciąga ją. Będę musiał to sprawdzić. Na razie załatwmy smoczego zębacza. I tutaj też, patrzcie, jednak większe od razu obrażenia niż poprzednio przy tej właśnie broni. I bardzo fajnie, zdecydowanie czuć moc tej broni właśnie przy takich uderzeniach. Jeszcze przydałby się taki oręż, który nie miałby tak niskich obrażeń minimalnych. No bo jednak nie ma co ukrywać, że często zapewne te obrażenia minimalne mogę zadawać. Chociaż ja jednak z reguły używam mocnych uderzeń, więc wtedy te obrażenia powinny być jak najbardziej bliskie maksymalnych, a więc nie jest tak źle może. Tutaj ogólnie mamy zejście w tę stronę, ale tam mnie jeszcze ciekawi ten kierunek. Dobra, to tutaj pójdziemy później. Na razie udajmy się tędy, tą główną ścieżką. I zobaczymy, co my tutaj znajdziemy. Czy będzie jakiś jeszcze przeciwnik? Z pewnością będzie ich wielu jeszcze. Dobra, mamy leśnego pająka. Pięknie, no teraz to są obrażenia, od razu się przyjemniej walczy. Nie będę się tyle męczył z jednym przeciwnikiem. Dobra, zerknijmy sobie na tą stronę, bo proszę bardzo, mamy tutaj kolejnego leśnego pająka i tego cmentarnego również. Ajaj, teraz będę się przełączać między celami, no. Dobra, zacznijmy od cmentarnego, co? Niech tam się kostuch zajmie tym leśnym. Dobra, weźmy sobie muszkiet może. Pięknie, teraz już bez obrażeń krytycznych. Teraz również. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Okej, okay. Teraz obrażenia krytyczne się udały. I dobijmy go. Pięknie. No taka walka to mi się podoba. Coraz większą radochę z tego już czerpię. A trzeba pamiętać o tym, że ponieważ sobie ulepszyłem walkę wręcz ostatnio, to mogę już się nauczyć pewnie jakichś nowych technik walki wręcz, m.in. riposty. Więc też spróbuję sobie to zrobić. Ale to wszystko jeszcze w swoim czasie. Na razie nie spieszmy się za bardzo. Też jakby nie patrzeć, trochę zużyłem złota i nie mam tego tak dużo już. Ponad 1000 tylko.
więc też muszę teraz trochę oszczędnie do tego podejść i pozbierać po prostu pieniędzy. Dobra, tutaj ogólnie bym się wrócił na tereny, gdzie już byłem w jednym z poprzednich odcinków, a więc ruszamy dalej tą ścieżką. Ciekaw jestem, czy w tym odcinku uda nam się dotrzeć już do tego zamku, gdzie mamy między innymi zadania główne. No, ale to zobaczymy jeszcze. Czekajcie, weźmy sobie znowu muszkiet. Dlatego, że na tego cmentarnego pająka jednak muszkiet się bardzo przydaje, zauważyłem. Nie warto go wykorzystać. Pięknie. Dobra, i ruszajmy od razu dalej. Ta ścieżka prowadzi tutaj. Właśnie chcę powrócić po prostu na ten teren, gdzie byłem wcześniej. Gdzie byłem wcześniej, jak przechodziłem przez most w poprzednim odcinku. I po prostu tam będziemy mogli już udać się dalszą drogą w kierunku właśnie tego zamku. Proszę bardzo, sporo tutaj tych pająków, trzeba przyznać. Ja je oczywiście wcześniej ominąłem, bo nie ruszałem w tę stronę po prostu. To jest jak najbardziej zrozumiałe. Dobra, leśny pająk pokonany, teraz warana. Atakujemy. Pięknie, no to są obrażenia, kurczę, rewelacja. Od razu czuć różnicę. Cofajmy się trochę, żeby też nie przesadzić. Dobra. Można zwiększyć wartość walki wręcz i zręczności. No na razie nie będziemy tego robić, bo pozbierajmy trochę punktów i zdecydujemy w przyszłości, w co ewentualnie zainwestować. No ale dobra, tak jak mówiłem, tutaj wracamy na tą ścieżkę, więc teraz nią właśnie ruszymy. Tutaj będzie zaraz teren, gdzie ja wcześniej skręcałem w stronę tej plaży, to jest tutaj. A teraz jeszcze przejdę kawałek tu. Właśnie, mamy jakieś wielkie szczury kolejne. Dobra, tutaj 3 ciosy już wystarczyły, żeby pokonać takiego. Ajej, teraz kurde, obrywam. Akurat się ładnie zdarza mu unikać tych ciosów moich. Ale dobra, daliśmy radę. I właśnie tutaj mamy jeszcze taki mały obszar, którego nie zwiedziliśmy, więc oczywiście sprawdzimy to. Jest jeszcze jakaś roślinka, złota koniczyna. I dobra, po tej stronie to będzie wszystko. Wracajmy zatem. Tutaj jeszcze teoretycznie, gdzie to mnie prowadzi? Aha, jeszcze jest taki jakby ślepy zaułek. Może coś tu znajdziemy? Zawsze mam nadzieję na jakąś skrzynię w takich momentach, no ale najwyraźniej jednak nie tym razem. Wracamy zatem i tutaj przejdziemy za chwilę dalej. Proszę bardzo, mamy ścierwojada. Beautiful here. However, I'm sometimes fed up with looking at palm trees. What do you think? That is squished. Okej. Tutaj już jest blisko tego zamku właśnie. Dobra, czyli w tę stronę jeszcze się udam, bo może coś tutaj ewentualnie jeszcze znajdę na tej ścieżce. To jest właśnie tutaj, gdzie byłem wcześniej, widzicie? Po tych ruinach to widać doskonale, ale widzę, że jednak jest wszystko zwiedzone. Dobra. Myślę, że akurat zamek zostawię sobie na koniec, no bo wiadomo, tam mamy zadanie, między innymi zadanie główne. Właściwie to tylko zadanie główne. A jeszcze pozostało mi przejść tutaj i tutaj, na ten obszar. I to już będzie wszystko. Bardzo ładnie zatem udało się wszystko jak zwykle wyeksplorować. Wow! Na początku nie zwróciłem uwagi na tego rysia, szczerze mówiąc, no ale dobra, załatwmy go. Aj, akurat, kurde, uciekł mi. Akurat na takich szybkich wrogów dość ciężko jest strzelać. Znaczy, może nie jakoś ciężko, ale po prostu trudniej. Bo trudno o te obrażenia krytyczne. Teraz się ładnie udały akurat. A tam mamy już kolejnego rysia. Też go spróbuję załatwić. Proszę bardzo, pasek, a raczej okrąg zapełniony. I od razu, obrażenia krytyczne. Prawie połowa energii odjęta. Jeszcze, jeszcze. Pięknie. Rewelacja po prostu. Twórcy zdecydowanie powinni się zastanowić, czy właśnie tych muszkietów nie osłabić, no bo one jednak są aż za mocne, naprawdę. No ale jeśli ktoś chce sobie ułatwić rozgrywkę, to jest jak znalazł, żeby właśnie pójść drogą tych
obrażeń dystansowych. Ja też jestem przeciwnikiem krytykowania osób, które idą w tym kierunku, no bo gra daje taką możliwość, no to jak najbardziej każdy ma prawo do skorzystania z takiej możliwości. Ja akurat, tak jak mówię, będę ostatecznie szedł bardziej w walkę wręcz, no ale osoby, które grają bronią dystansową, mają jak najbardziej do tego prawo i fakt, że jest wtedy rozgrywka trochę ładniejsza, znaczy łatwiejsza, wcale nie umniejsza tutaj zasług, bez przesady. Tutaj widzę, że mamy kogoś, ale to udamy się do niego później dopiero, jak już będziemy właśnie zmierzać w stronę tego zamku. Na razie sobie to odpuścimy. Kurde, kolejny smoczy zębacz. Ajajaj! Coś mocno oberwałem. No dobra, niech będzie, że Kostuk tamtego wykończy, a ja się zajmę tym tutaj. Może weźmy sobie znowu muszkiet ewentualnie? Wow, 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 spokojnie, spokojnie. Nie jest za ciekawie w tym momencie. Jednak w takim razie wezmę sobie ten Morgenstern. Zregenerujmy sobie trochę życia. Dobra, no i atakujemy. Już sobie z wami radziłem, więc nie będzie problemu. Kurde, no najbardziej mnie te uniki jednak denerwują, no. Szczególnie jak akurat uniknie najmocniejszego mojego ciosu trzeciego. Dobra. Pięknie. Dobra, wrócimy się jeszcze do tego. Gdzie on jest? A pewnie gdzieś tam spadł na dół już, oczywiście. No to nie będę tam już schodził, żeby tylko zabrać łup od niego. Po prostu ruszajmy tutaj. To jest całkiem spory obszar. Ja podejrzewam, że może coś tu być ciekawego. Proszę. Tam mamy coś. Czekajcie, ja jednak zmienię tutaj ten pasek szybkiego dostępu. Tak to ustawię pod trójeczką. Weźmy sobie przedmioty. I teraz tak, grog pod czwórką, bo jest słabszy. Możemy nawet od taniego bimbru zacząć ewentualnie. To tak też zróbmy. Tani bimber i rum. Najsilniejszy gdzieś tutaj pod koniec. Na razie tak to zostawię. Dobra. I ruszajmy tam, kurde. A nie, to jest smoczy zębacz po prostu. Dobra. Ja widzę, że Morgensternem trochę dłużej zajmuje właśnie pokonanie go, więc użyję tutaj trochę muszkietu właśnie. Też teraz go trafić. O Jezu, co ja zrobiłem? Spanikowałem na koniec, bo myślałem, że się ruszy w tamtą stronę. Tylko źle zrobiłem. Teraz obrażenia krytyczne. Pięknie. Dobra, i resztę można już dokończyć Morgensternem samym. No, skubany, wiedziałem, że zrobi ten unik, bo ostatnio często mu się to zdarza. Jednak zdecydowanie lepsza taktyka jest wtedy, kiedy właśnie atakuje smoczy zębacz Kostucha. Wtedy jest dużo łatwiej właśnie walnąć taką serię, że można go szybko wykończyć. Dobra, zabieramy szpon oraz ząb, czyli nawet ten szpon również zbieram, którego się nauczyłem zabierać. I patrzcie, tu jest naprawdę spory obszar i rzeczywiście możemy tutaj spotkać wielu przeciwników, a kto wie, może coś więcej nawet również. Jest również skrzynia, przykładowo. Ach, skubany, no. Nie zapominajmy oczywiście o strzelaniu z pistoletu. Muszę też o tym pamiętać, żeby ciągle sobie co jakiś czas regenerować naboje, ale to nie ma problemu, bo tutaj kupcom się bardzo często te naboje szybko od razu regenerują. Nie ma najmniejszego problemu. Jeszcze zabierzmy stąd. Zaatakujmy go. Dobra. Skubany się ciągle rusza, no. Teraz też nie trafiłem. Dobra, przedostańmy się. Oj. Kurde, najgorsze są te jego doskoki. Nie, to widzę, że jednak na tego chyba średnio się spisze akurat muszkiet. Zresztą jeszcze będziemy testować na pewno. To dopiero pierwszy odcinek, kiedy tak więcej gram tym muszkietem. Trzeba będzie jeszcze poznać silne i słabsze strony przeciwników. Tutaj mamy dwóch gości, warto by było właśnie wziąć ich trochę na dystans. Dobra. Pięknie, obrażenia krytyczne. Ale on też ma takie doskoki, niestety. Dobra, spróbujemy w takim razie znowu. I uderzamy najmocniejszymi uderzeniami od tyłu. Pięknie. No, już trzeci raz nie doszło.
kostoch mógłby mnie teraz wyleczyć, a jeśli nie, to sam użyję leczenia. No, widzę, że nie masz zamiaru mnie leczyć, co? Trudno się mówi. I dobra, tutaj ogólnie jest już powrót na plażę, na której byłem wcześniej. Myślę, że nie ma sensu się tam zapuszczać, bo nie widzę żadnych przeciwników. A więc raczej nic mnie tam nie czeka. I oczywiście kostuch mnie, kurde, wyleczył wtedy, jak ja już sam się leczyłem, no. Zupełnie niepotrzebnie. Ale nie muszę tutaj absolutnie też oszczędzać, bo mam mnóstwo tych zapasów żywności. I tak je oszczędzam, bo właśnie rzadko się leczę z tego względu, że kostuch mnie leczy i to w zupełności wystarcza. Nie mam jakoś szczególnych tutaj zagrożeń życia ze strony tych przeciwników. Dobra, mamy łup od warana i to chyba będzie tutaj wszystko. Mamy wprawdzie jakieś nagrobki, ale chyba nic ciekawego tutaj nie znajdziemy. Są jeszcze skalne pająki. Walczyłem już z leśnymi, z skalnymi chyba też wcześniej walczyłem. No, tylko że trzy naraz się na mnie rzuciły. Nie do końca mi to odpowiada, wolałbym, żeby jeszcze się też zajęły kostuchem. Dobra, trochę poturbowałem. Ale to jeszcze nie wszystko. Bardzo ładnie. Sprawdźmy, co my tu mamy. Gruczoł jadowy, żuwaczka o odnóże pająka. Bardzo dobrze. No i to w tę stronę właśnie miałem jeszcze iść. A, jeszcze tam była ta skrzynia, którą miałem otworzyć. Oczywiście będę o tym pamiętał. A, ale za to oczywiście zapomniałem w poprzednim odcinku przeczytać wam jednej księgi, którą zdobyłem. Teraz to nadrobię. Upadek Kaladoru. To słabe dusze, wszyscy, zepsute bachory, takie ludzkie, polegają na nas w zakresie obrony. Od dawna było mi wiadomym, że Kalador musi zwrócić na siebie uwagę potęg. Moi towarzysze zatracili się jednak w wygodach i iluzji spokoju, który wręcz emanuje z tej ziemi. Powiem jednak jasno, Kalador padnie przed świtem. Jeden z nielicznych, którzy przeżyli bitwę. Miasto padło, a jego mieszkańcy nie żyją. Dwóch wojowników uciekło w góry. Nie potrafię stwierdzić, czy zdołali umknąć. Wróg zwyciężył, było ich zbyt wielu. U szczytu potęgi zapomnieliśmy o naszych ideałach. Posiadaliśmy niemal nieograniczoną wiedzę, lecz nasze dusze były zagrożone. Muszę opuścić tę krainę, będę się ukrywać aż do dnia, w którym Kalador znowu zostanie oswobodzony i będziemy mogli odnowić pradawne przymierze. Dobra, zawsze to jest ciekawe, kurczę, właśnie czytanie tych ksiąg, dlatego właśnie ja tutaj czytam je na wizji, bo sam chcę je poznać, a później, gdybym miał je czytać ewentualnie przy montowaniu tych filmów, to pewnie bym o tym na przykład zapomniał i by był problem. Nie jest to oczywiście coś wymagane do poznania fabuły, ale jak najbardziej wzbogacające historię świata. Myślę, że warto. Bardzo ładnie, dwa obrażenia krytyczne. Jeszcze. Kolejne obrażenia krytyczne. To jest na tyle silny przeciwnik, że trzeba było strzelić 4 razy, co też nie było jakimś dużym problemem. Tam jest kolejny kafar. No ale tak jak mówię, żeby nie zapomnieć, to wrócę się tutaj do tej skrzyni, żeby ją zbadać. Proszę bardzo, 50 punktów otwierania zamków było wymagane, a więc w zupełności mi wystarczy. I teraz zobaczmy, jak my to otworzymy. W ten sposób, dobra. Co jest w środku? Muszkiet okrętowy. I to jest chyba lepszy muszkiet, wiecie? Czyli było warto tu zajrzeć. To jest raczej lepszy muszkiet właśnie. 45 obrażeń. Obrażenia krytyczne 25. Tak. Czyli tutaj mamy o 5% więcej obrażeń. No to bierzemy oczywiście. Muszkiet okrętowy wybrany. Ten będziemy mogli później sprzedać. I ruszamy w takim razie z powrotem, bo tu już chyba niczego ciekawego raczej nie znajdziemy. Zaraz wypróbuję ten muszkiet w takim razie na tym kafarze, którego tam widziałem. Gdzie on jest? Tutaj no, chyba był na tej górce, czy mi się wydaje. Mam nadzieję, że mi nie uciekł, albo chyba go pominąłem gdzieś. A tam jest, dobra. Rzeczywiście go pominąłem. Dobra, naładować obrażenia krytyczne. A raczej szanse na te obrażenia, bo oczywiście nie muszę koniecznie sobie ich naładować. Pięknie. Jeszcze raz. Okej. I dobijmy go już tylko. Bardzo ładnie. No i dobra, to już będzie w takim razie wszystko, jeśli chodzi o
zwiedzanie tych okolic, możemy już z czystym sumieniem udać się w stronę zamku i wykonać najważniejsze zadania główne. Tak, sami widzicie, wszystko co tutaj było już zwiedziłem. Przydałby się jeszcze teleport gdzieś tutaj w tym obszarze i gdzieś tutaj. Ciekaw jestem, czy ominąłem taki teleport, czy jednak rzeczywiście nie ma żadnego. No ale już tak czy siak nie będę się tam zapuszczał raczej, więc nie ma problemu. Kamień runiczny jeszcze i to nie jeden. Tutaj sobie przygotujmy zapasy żywności i pogadajmy z kolejnym łowcą demonów. Pewnie też będziemy musieli mu w czymś pomóc. Winter. It feels like the dying sunset before an eternal night. What's the matter with you? It's just that I left them all to die. All my comrades, my friends. I let them down badly. I'm such a coward. Snap out of it. It suddenly took hold of me. And then I ran for my life. And then I heard their terrible cries. And I'm a disgrace to the demon hunters. My whole family has failed. Anyone as desperate as that needs help. If you hadn't run, they'd have caught you too. Now's your chance to avenge them all. You cannot imagine the terrors that await in the maze. I can picture them. What about your family? We were an old demon hunter dynasty on Kalidor. But we were a clan of cowards. We always ran when things got out of hand. And you didn't want to be like that? Course not. I've wanted to be a proud, mighty warrior since I was little. Now look what's become of me. Dobra, myślę, że mu jak najbardziej oczywiście pomożemy, co? How about we go in together? I don't know. Come on, you can do it. What could you do against the minions of hell? Trust me, I've had my fair share of encounters with the shadows. Well, tell me when it starts. Czyli możemy mu pomóc w takim razie i tak też zrobimy od razu chyba. Jeszcze tylko zerknę tutaj do dziennika. Że które to będzie? Ojejku, teraz nie mam pojęcia. Czekajcie, legendarne przedmioty. Nie widzę takiego zadania chyba. No dobra, nieważne. Muszę tutaj tego nawet widzieć. W każdym razie, no tak czy siak tutaj będziemy szli. Więc myślę, że można z tego skorzystać. Jeżeli tylko zerknę, czy po tej stronie czegoś nie ma, ale widzę, że nie. No dobra. W takim razie pomogę ci, stary. Ruszajmy. I'm ready. Let's go. It's about time I cleared the dishonor from my family's name. Do labiryntu z Winterem. You ready? Chcemy oczywiście pomóc, dlatego że to się przyczyni do tego, że będziemy mogli później ewentualnie dołączyć do łowców demonów. Musimy kolejnym pomagać. Rzecz kurde. Mało brakowało. Mnie zaskoczył, muszę przyznać. Ale dobra, teraz będę miał dwóch sojuszników, więc zabawa będzie tym bardziej ułatwiona. Tutaj mamy jeszcze krwawy korzeń. Niczego nie chcę oczywiście ominąć w miarę możliwości. Tutaj nic nie ma, a szkoda. Dobra, to dostańmy się w takim razie do środka, co? Nie pozostaje nic innego. Tutaj jeszcze ewentualnie mogę ruszać w tę stronę. Zaczekasz na mnie, stary? Krwawy korzeń. Tu jeszcze mnie ciekawi, czy czegoś nie znajdę. Co my tu mamy? Proszę bardzo, jest kufer. Koniecznie sprawdźmy, co jest w środku. Nie było problemu z otwarciem, jak sami widzieliście. Migoczący kolczyk. Muszkiety i złotousty. Gorsze niż to, co mam obecnie raczej. Dobra, tutaj jeszcze... Wow, sługa cienia. Nie zauważyłem go wcześniej. Zaatakujmy. On sam mnie nie zauważył zresztą. Pięknie. Trzy uderzenia już prawie załatwiony. Okej, piękne wykończenie. Przeszukajmy go. No, nawet nie mogę. Dobra, tutaj mamy łóżko, ale nie będziemy korzystać z łóżka w tym momencie. Nie będziemy spać. Starożytna wiedza. I to będzie chyba wszystko po tej stronie. Dobra, stary, to już idę za tobą. Nie będę zwlekał za długo. Aha, rozumiem, że tędy nie idziemy, tak?
You ready? This way. We're at the entrance. Shall we go on? Jasne. Of course. All right. Be careful. Do labiryntu. Okej. O proszę, mamy tutaj rzeczywiście teleport, tak jak myślałem. Just take a look at these walls. How many warriors do you think are buried beneath them? It would be a crime to let them rot. All right. No i od tej pory bez najmniejszych problemów będziemy mogli tutaj się dostać. Teleport w ruinach w zamku na zachodzie. I wiecie co, tak sobie myślę, skoro jesteśmy tuż przed tymi ruinami, to ich zwiedzanie pozostawmy sobie jednak na kolejny odcinek, no bo tak czy siak nie dokończę tego jeszcze w tym materiale, więc myślę, że warto to zostawić właśnie na kolejny materiał. Tutaj widzę, że jeszcze sługa cienia kolejny zaatakował, to jeszcze spróbuję ich w takim razie pokonać, żeby już mieć to zwyczajnie za sobą. Dobra, jeden załatwiony, teraz jeszcze ten sługa cienia tutaj. Kurde, trochę ich tu jest. Chyba myślałem, że tylko jeden sługa cienia i jeden ogar, a tutaj proszę. Dużo większe ich siły. Jeszcze tam, kurde. Dobra, już wam pomagam. Okej, bardzo ładnie. Oręż cienia zabieramy. Czekaj stary, czekaj, nie ruszaj tam na razie. Zabierzmy jeszcze stąd wszystkie łupy. Okej, to by było więc na tyle. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie i usłyszymy się w następnym materiale z Risen 3 Władcy Tytanów. Cześć!